jak zacząć dietę carnivore, ile jeść tłuszczu, ile białka, ile kalorii, co można jeść, a czego nie. Zapraszam do obejrzenia. Przede wszystkim zacząć i wytrwać, przynajmniej moim zdaniem 2-3 miesiące. Dla niektórych będzie dobrze też dłużej. Ja nie mówię, że to musi być dieta na całe życie, bo to się dopiero okaże. Jeżeli zobaczymy, jak się czujemy, odzyskamy zdrowie i dopiero możemy podjąć decyzję, czy chcemy tak dalej jeść, próbować wtedy zmienić, wiele osób tak robi i albo wracają, albo nie, to już jest późniejsza kwestia. Natomiast zacząć, żeby zacząć, trzeba po prostu zacząć. Także jemy produkty odzwierzęce, na tym polega dieta carnivore. Czyli mięsa, wszystkie mięsa, najlepiej tłuste. Drób nie jest tłusty. Drób jest takim mięsem, które możemy jako dodatek traktować, natomiast nie jako podstawa tej diety, bo wtedy będzie to dieta już białkowa, a nie tłuszczowa. Dieta carnivore to dieta tłuszczowa. I w tłustych mięsach mamy dużo tego tłuszczu. Także to jest podstawa, trzeba naprawdę o tym pamiętać i trzeba to wiedzieć. Wołowina, baranina, dziczyzna to są najlepsze źródła takiego mięsa tłustego. Więc mięsa. Wszystkie, bo nawet możemy czasami jeść drób, ale wtedy dodajemy właśnie kolejny składnik tej diety, czyli na przykład tłuszcz w postaci masła, które jest wspaniałe, które ma bardzo dużo wartości, albo masła klarowanego, łoju wołowego, który ja często dodaję, smalcu, tłuszczów zwierzęcych. Jajka, jeżeli ktoś nie może jeść białek, bo źle się po nich czuje, zaczynamy od żółtek. Najczęściej po jakimś czasie można już jeść białka i to się zmienia, ale jeżeli na początku mamy jakieś dolegliwości, nietolerancje, to oczywiście spokojnie bez nich rezygnujemy. Także mięso, pijemy rosoły, jemy masło, jemy jajka i możemy jeść fermentowany nabiał, ale też w niedużych ilościach, bo nabiał bardzo często psuje efekty wielu osobom. I zresztą wiele osób nie toleruje nabiału, nie trawi dobrze nabiału i ten nabiał może powodować też stany zapalne i wiele osób dopiero po odstawieniu nabiału zaczyna się lepiej czuć. Także to warto jest wziąć pod uwagę. Wiele osób po prostu przechodzi na mięso, masło i jajka. W tej chwili ja też tak w większości jem i czuję się wspaniale. Jeżeli chcemy, żeby mieć wspaniałą energię, wysypiać się, myśleć logicznie, mieć koncentrację, dobrze się właśnie czuć, przede wszystkim mieć też płaski brzuch, fajną sylwetkę i energię, siłę, tak żeby wytrwać przez cały dzień i nie być zmęczonym, nie być sennym, to naprawdę warto spróbować przez tych kilka miesięcy poobserwować się. To, co jest ważne na początku, trzeba się liczyć z tym, że będzie moment tej adaptacji i przejścia, jakby przeformatowania organizmu, pracy organizmu. I nawet jeżeli jesteśmy na keto, ja byłam na keto 5 lat i dopiero przeszłam na carnivore i również miałam adaptację, gdzie czułam się naprawdę przez pierwszych kilka tygodni czułam się bardzo zmęczona, senna, nie miałam energii, nie miałam siły. Byłam zdziwiona, że po 5 latach na keto w ten sposób mój organizm zareagował, ale tak, po odstawieniu w ogóle warzyw tak właśnie się zadziało. Wiele osób się pyta o to, czy może coś tam dodać, czegoś nie. Tak naprawdę te składniki, które Wam wymieniłam, to jest dieta carnivore, to jest czysta dieta carnivore i tylko to i nic więcej, ryby jeszcze oczywiście, to, ale to jako mięso, tak? Czyli mięsa, masło, tłuszcze, jajka i tak naprawdę to tyle. Pijemy kawę. Jaka z kawy w tym miesiącu rezygnuje, ale jeżeli zdecydujemy się, to musimy wiedzieć, że kawa to jest roślina, także to nie jest produkt carnivore. Przyprawy to nie są, nie zaliczają się tutaj do diety carnivore czystej. Tak samo herbaty. Tak naprawdę nic, co pochodzi z roślin. Czyli poza tymi kilkoma produktami, nie pytajcie się mnie, czy coś jeszcze można, czy nie, bo nie. Ale to, w jakich to robimy proporcjach, to już jest kwestia nasza indywidualna, ponieważ możemy nie chcieć tak drastycznie od razu rzucać się na tę dietę i zostawić sobie na przykład kawę, trochę nabiału, czegoś tam i zobaczyć, jak się czujemy. Jeżeli nie będziemy się czuć optymalnie, to wtedy warto jest to zmienić. Druga rzecz to są proporcje i ile w ogóle jeść tłuszczu, ile białka. To ile to jest oczywiście kwestia indywidualna i to trzeba wiedzieć w zależności od aktywności, od płci, od wielu rzeczy, tak? Od naszego organizmu. Także trudno mi jest tu powiedzieć każdemu indywidualnie, ile czego potrzebuje, natomiast bazujemy oczywiście na tłuszczu i na białku. To są dwa główne składniki. I teraz na początku, w okresie adaptacji i tej fazy
pierwszej fazy, na której jesteśmy, gdy przechodzimy na dietę carnivore, to jest taka faza lecznicza i wtedy organizm potrzebuje ogromną ilość tłuszczu i żeby wyleczyć stany zapalne, żeby uregulować hormony i żeby ponaprawiać to, co mamy najczęściej, co nie działa zbyt sprawnie i jeżeli mamy jakieś dolegliwości, czyli skupiamy się naprawdę nie na chudnięciu wtedy, nie na pięknej sylwetce, tylko na tym, żeby się wyleczyć, bo gdy to się wyleczy, to naprawdę nasz organizm sam zacznie modelować nasze ciało później. Więc na początku skupiamy się na tym, żeby było dużo tłuszczu. Niektórzy stosują proporcje na początku 4 do 1, tak? Czyli 4 razy więcej białka niż tłuszczu niż białka. Przewaga tłuszczu. Tłuszcz 4 do 1 do białka. Później można to zmniejszyć na 2 do 1, 1 do 1. Zresztą trzeba obserwować, jak się czujemy, jak jest lepiej. Nie najadamy się też na siłę, ale trzeba wytrenować organizm, żeby jeść więcej, bo większość z nas ma tendencję do niedojadania. Ja na przykład mam takie tendencje i wiem, ale tutaj jest inne niebezpieczeństwo, żeby nie jeść wtedy za mało białka. Bo jeżeli będziemy jeść bardzo dużo tłuszczu i prawie nie mieć białka, białko jest tutaj też podstawą, nie można go pominąć, musi być odpowiednia ilość białka i tak jakby nad tym białkiem dopiero ten tłuszcz. Więc białko musi być zapewnione tyle, ile organizm potrzebuje. Ile to jest? W Stanach mówi się, że na funt wagi ciała potrzebujemy 1 gram białka. I to jest na 1 kg 2,2 gramy. Natomiast zawsze liczymy to do wagi idealnej, taką, jaką chcemy mieć. Jeżeli chcemy ważyć na przykład 60 kg, to powinniśmy jeść 60 razy 2,2, to jest 132 gramy białka. Ja nie jadłam przez bardzo długi czas tyle białka, bo nie byłam w stanie tego białka tyle zjeść. I pamiętajmy, co tutaj jest właśnie bardzo ważne, żeby na początku, jeżeli jemy dużo mięsa tłustego, to mamy bardzo dużo tłuszczu już wtedy, więc nie potrzebujemy tego tłuszczu tak dużo dodawać dodatkowo. Tego tłuszczu będzie po prostu więcej, jeżeli dodamy. Na przykład w steku. Stek ma idealne proporcje białka, tłusty stek, ribeye, bo inne steki mają też trochę mniej. W gramach najczęściej ma 1 do 1, czyli podobną ilość gramów ma tłuszczu i białka, stek taki tłusty, więc jeżeli do niego dodamy sobie jeszcze trochę masła, to już będziemy mieli przewagę, będziemy mieć przewagę tłuszczu. I teraz w zależności od organizmu już indywidualnie, jaka ta przewaga powinna być, jak się czujemy, jak reaguje nasz organizm, ale warto jest to po prostu przez jakiś czas praktykować i później dostosowywać. Gdy przejdziemy tę pierwszą fazę, ten pierwszy etap tego leczenia, wtedy możemy się skupić na białku i wiele osób wtedy się właśnie skupia na białku i może sobie modelować trochę ciało, natomiast to nie znaczy, że rezygnujemy z tłuszczu, bo tego to jest nadal dieta tłuszczowa, a nie białkowa, ale wtedy łatwiej tolerujemy większe ilości białka, które nie zostaną zamienione na glukozę. Natomiast gdybyśmy od tego zaczęli, no to będziemy dalej w tym trybie takim, że zamiast węglowodanów organizm sobie będzie przerabiał to nadal na glukozę i będziemy ten nadmiar białka będzie wtedy dla nas niekorzystny. Wiele osób po tej fazie jakby już wyleczenia i naprawdę nasycenia organizmu tłuszczem, dopiero wtedy możemy sprawnie przerabiać to białko i korzystać też z niego, nadal mając odpowiednią ilość tłuszczu. Także to są już dalsze jakby etapy i mam nadzieję, że tutaj Wam pomogłam jakby wystartować, tak żeby się też, chciałabym, żebyście się nie stresował też i nie liczył na początku, nie liczyć kalorii, ale jeść tłuste mięsa, bazować na tłustych mięsach, jajach i dodawaniu tłuszczu innego, tak żeby po prostu czuć się nasyconym, dobrze, ale nie za dużo też, żeby się nie najadać, żeby nam nie było niedobrze, bo od za dużej ilości tłuszczu też nam się chce albo wymiotować, albo będziemy mieć biegunki. I w ten sposób możemy sobie też regulować tę ilość tłuszczu bez jakby liczenia i mierzenia. Natomiast jeżeli chcemy się już wiedzieć, być po prostu świadomi, ile jemy tego tłuszczu, ile jemy białka w gramach, to sobie można to przeliczać w aplikacjach i to też jest bardzo korzystne. Oczywiście ja to robię na konsultacjach i niedługo też zrobimy to na wspólnym webinarze, szkoleniu dla tych osób, które zupełnie nie wiedzą, które chcą wystartować taki pierwszy poziom ze mną, gdzie to wszystko opowiem, wytłumaczę od ketozy do tych pierwszych kroków przez te wszystkie diety niskowęglowodanowe i keto czy do carnivore, także kto będzie chciał poznać te podstawy, tak żeby naprawdę je mieć w paluszku, żeby można było później to fajnie dopasować do siebie i gdy to się zmienia, bo to się naprawdę co jakiś czas będzie zmieniać, zmieniają się nasze potrzeby, musimy się nauczyć do nich dostosowywać i rozpoznawać. Także ja postaram się osoby zainteresowane, które będą chciały do nas dołączyć, oczywiście zapraszam. A jeżeli się ktoś zastanawia, czy w ogóle zacząć, czy nie, to naprawdę zacznij. Po prostu zacznij jeść te produkty, daj sobie kilka tygodni do kilku miesięcy i zobacz, jak się czujesz i napisz koniecznie w komentarzu. I chcę Was też poprosić o to, żebyście
pisali komentarze, przekazywali te filmiki dalej, dlatego że one są blokowane niestety i nie chcą, ktoś nie chce, żeby one docierały. Te tematy, które my tu poruszamy, ja i podobni mi inni, inne osoby na YouTube, nie chcą, żeby były przekazywane dalej, także bardzo Was proszę, lajkujcie albo i nie, ale komentujcie też, przesyłajcie dalej, tak żeby się coś działo, żeby one po prostu szły w świat, bo inaczej to jest blokowane. Także dzięki Wam wielkie za wszystko. Ja się na co dzień dzielę tym, co jem, przemyśleniami, takimi jakimiś drobnymi poradami. Staram się już teraz być częściej na Instagramie, także kto jeszcze nie dołączył, to oczywiście zapraszam serdecznie. Życzę Wam pięknego dnia i trzymajcie się. Na razie, pa! Przygotowuję też dla Was nowe filmiki z przepisami Carnivore i chciałabym wiedzieć, na co macie największe zapotrzebowanie. Czy na mięsne, czy na zupy, czy na jajka, na tak żeby było jakieś urozmaicenie, bo wiem, że wielu osobom się nudzi taki sposób odżywiania i chcieliby trochę więcej atrakcji. Już takie filmiki oczywiście są, które podlinkuję, będą tutaj gdzieś w polecanych, tak żebyście mogli sobie przejrzeć. To nie musi być wcale takie nudne jedzenie, ale dajcie znać koniecznie, z czym, co chcielibyście zobaczyć na kanale.